Sławków. Jedno z niewielu miast w Polsce, które może pochwalić się ponad 700-letnią historią otrzymania praw miejskich. Do dziś stoi tu i działa oryginalna średniowieczna karczma Austeria, w której August II Mocny wyginał podkowy. To w Sławkowie zaczyna się magistrala transsyberyjska łącząca Zachód ze Wschodem, czyli Europę z Rosją i Azją Wschodnią. Dzięki swojej wyjątkowej lokalizacji od kilku lat w mieście prężnie działają firmy z branży logistycznej. Za unijne pieniądze powstają wygodne drogi, a przepiękne szlaki turystyczne, ścieżka rowerowa i unikatowa przyroda przyciągają turystów. To także miasto wyjątkowych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych. Pierwsze wzmianki o mieście sięgają średniowiecza. Prawa miejskie Sławków uzyskał w XIII wieku, w tym samym czasie co Kraków, Sandomierz czy Bochnia. Najstarsza, zabytkowa część miasta zachowała średniowieczny układ architektoniczny rynku zbudowanego na planie kwadratu o boku 114 metrów z przyległymi do niego uliczkami, ratuszem, dwuspadowymi dachami i podcieniami wspartymi na kolumnach. Niewątpliwie jednym z najstarszych i najpiękniejszych zabytków Sławkowa jest Austeria, drewniana karczma wybudowana jeszcze przed XVIII wiekiem. Wyryty na stragarzu w sali głównej Austerii rok 1781 jest datą jej remontu, a nie pierwotnej budowy. Podobnie jak przez wieki, również i dziś karczma zaprasza strudzonych podróżnych do zabytkowych sal, by spróbowali wyjątkowych staropolskich dań i poczuli się jak średniowieczni kupcy zmierzający z Wrocławia do Krakowa. Warto też spróbować niepowtarzalnego sławkowskiego chleba. W XIII wieku, po tym jak sławkowscy rzemieślnicy przyczynili się do odbudowy zniszczonego po najazdach tatarskich Krakowa, narodziło się powiedzenie, że o sławkowskim chlebie Kraków budowano. I to jakim smacznym! Do najcenniejszych zabytków w południowej Polsce, a zarazem najstarszych przykładów murowanej architektury obronnej należą ruiny Zamku Biskupów Krakowskich, datowanego na drugą połowę XIII wieku. Oprócz ruin wieży mieszkalnej, budynku bramnego i pozostałości murów zachowały się wał, fosa oraz odkryte podczas prac archeologicznych tajemne przejście. Będąc w Sławkowie, nie sposób nie zobaczyć także kościoła parafialnego pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego, świętego Mikołaja z pierwszej połowy XIII wieku, uznanego w internetowym konkursie za najpiękniejszy kościół powiatu będzińskiego, plebanii z końca XVIII wieku przykrytej podwójnym łamanym dachem, czy kościółka świętego Jakuba. Niezaprzeczalnym walorem Sławkowa jest przyroda, rzeka Biała Przemsza, lasy i łąki stanowiące o jego specyfice i atrakcyjności. Na terenie miasta leży część zespołu jurajskich parków krajobrazowych. Sławkowskie łąki natomiast są najprawdopodobniej jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie można jeszcze spotkać okaz mieczyka drobnokwiatowego, uważanego niemalże za wymarły. Przez teren Sławkowa przebiegają cztery szlaki turystyczne, wymarzone na piesze i rowerowe wycieczki. Sławków to idealne miejsce do uprawiania Nordic Walkingu, biegów przełajowych, wędkowania czy canicrossu. Sławków to doskonałe miejsce na jednodniowe wycieczki i wypady poza miasto. Turystom oferujemy piękną przyrodę, lasy, łąki, Dolinę Białej Przemszy i 14-kilometrową ścieżkę rowerową. Na turystów i mieszkańców czeka też doskonała baza noclegowa w szkolnym schronisku młodzieżowym i punkt informacji turystycznej. Sławków nazywany jest bardzo często bramą na wschód. To tutaj zlokalizowany jest tak zwany szeroki tor biegnący z dalekiej Azji i Rosji. Ta kolejowa infrastruktura pozwala na bezpośredni transport, a tym samym wymianę gospodarczą między Azją i Europą. Ułatwiają to m.in. terminale przeładunkowe i specjalna strefa ekonomiczna. Infrastruktura stacji Sławków LHS to terminale przeładunkowe z układem torów normalno- i szerokotorowych, rampy ładunkowe, boczna i czołowa, hala magazynowo-składowa z rampą zewnętrzną i wewnętrzną, składy celne oraz agencja celna PKP LHS. Na stacji Sławków LHS istnieje możliwość przeładunku towarów sypkich luzem, drobnicowych, czyli paletyzowanych, w big bagach oraz wiązkach, drewna, kontenerów, gazów i paliw płynnych, a także samochodów wielkotonażowych.
Bardzo ważnym miejscem na mapie gospodarczej nie tylko Sławkowa jest Euroterminal Sławków, spółka z OO, będący międzynarodowym centrum logistycznym, usytuowanym na styku kolei normalno- i szerokotorowej, łączących Europę Zachodnią ze Wschodem oraz kraje Europy Północnej z południową częścią Europy. Koncentrując się na potrzebach każdego klienta, Euroterminal przygotowany jest do pełnej obsługi logistycznej towarów w obrocie międzynarodowym z wykorzystaniem połączeń kolejowych, drogowych oraz infrastruktury magazynowej. Euroterminal oferuje kompleksowe usługi przeładunku i składowania kontenerów, towarów paletyzowanych, masowych, wyrobów hutniczych oraz towarów niestandardowych i ponadgabarytowych. Euroterminal zapewnia klientom kompleksową obsługę celną. Na miejscu jest urząd celny, co stanowi doskonałe rozwiązanie dla obsługi kontraktów klientów Euroterminala. Agencja celna Euroterminala świadczy usługi związane z importem i eksportem towarów. Istnieje możliwość składowania towarów w depozyt celny na terenie Euroterminalu w magazynie czasowego składowania. Sławków to także przykład miasta, które wciąż się rozwija, co bez wątpienia jest efektem dobrego zarządzania i pozyskiwania unijnych środków. We wrześniu 2012 roku zakończyła się najważniejsza inwestycja drogowa w Sławkowie, na którą mieszkańcy czekali od kilkunastu lat. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstała tu nowa droga, miejsca parkingowe, chodniki oraz autobusowe zatoczki. Dzięki pozyskiwaniu środków unijnych budujemy nowoczesne i bezpieczne drogi prowadzące do newralgicznych obiektów w naszym mieście, takich jak zespół szkół, remiza OSP, biblioteka, poczta, przedszkole oraz ośrodek zdrowia. W Sławkowie realizowane są także projekty społeczne i edukacyjne. Bezpłatny internet dla mieszkańców gminy Sławków, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, dzięki któremu do mieszkańców, uczniów, szkół i placówek społecznych trafił nowoczesny sprzęt komputerowy oraz bezpłatny dostęp do internetu, czy z wiedzą za pan brat. W ramach tego projektu szkołę podstawową doposażono w pomoce dydaktyczne, a uczniom zapewniono dodatkowe zajęcia. Sławków to miasto wyjątkowych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych. Wiosna i jesień poetycka, piłkarski turniej dla dziennikarzy, imprezy historyczne i pikniki militarne to tylko część atrakcji, które od stycznia do grudnia czekają na mieszkańców i gości. Miejski Ośrodek Kultury to nie tylko miejsce, gdzie kultura jest tworzona, ale przede wszystkim skupiające artystów, najmłodszych i nieco starszych. Spotkania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych organizuje Miejska Biblioteka Publiczna. W mieście działa od kilku lat Szkoła Językowa Sukces, oferująca kursy języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i hiszpańskiego, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i również firm. Niewielkie grupy, renomowane wydawnictwa i interaktywne techniki edukacyjne są gwarancją sukcesu. Do startu w dorosłe życie przygotowują Sławkowie, miejskie przedszkole, szkoła podstawowa oraz zespół szkół z gimnazjum i liceum. Uważam, że warto uczyć się w Sławkowie. Mamy ogromną bazę dydaktyczną, świetnych, kompetentnych nauczycieli i przede wszystkim miłą atmosferę. Doskonałe warunki dydaktyczne, najnowsze techniki nauczania oraz kompetentna kadra naukowa gwarantują młodym ludziom w Sławkowie osiąganie najlepszych wyników i najwyższy poziom nauczania. Planując wycieczkę za miasto, podróżując po Zagłębiu Dąbrowskim, udając się do Krakowa czy na Jurę Krakowsko-Częstochowską, koniecznie trzeba odwiedzić Sławków, chociażby po to, by zwiedzić unikatowe zabytki czy spróbować sławkowskiego chleba. A kto wciąż szuka swego miejsca na ziemi, koniecznie musi najpierw zobaczyć Sławków i zostać tu na zawsze. Do Sławkowa zaprasza 7 tysięcy życzliwych mieszkańców i ponad 700 lat historii i tradycji.